No, hello, oddaję Purpose. Witam w takim chyba w sumie drugim vlogu, 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 bo chciałem dzisiaj parę kwestii poruszyć. Trzy kwestie, dokładnie trzy kwestie i zacznę od pierwszej. Pytania mnie na tematy prywatne, typu jaki jest mój adres, jak nazywa się moja żona, jak wygląda moja żona, gdzie pracuję, są bezcelowe. Bo nie odpowiem na te pytania po prostu trzeba rozgraniczyć życie na YouTubie i życie w grze, a życie prywatne. Ja chciałbym z wami dobrze żyć w zgodzie, ale musicie brać pod uwagę, że e, no też chciałbym trochę prywatności w tym na tym poza, poza tym youtube'owym świadkiem. W celach takich, wiecie, no żeby cokolwiek wam smaczka dać, no to wiecie, że mam na imię Marcin, że jestem z Zielonej Góry i niech tak zostanie. Kto ma ochotę 25 października jestem na PGA i tam może mnie zobaczyć na żywo, porozmawiać ze mną. Ja z każdym chętnie porozmawiam, z każdym i wiecie. To tyle, bo ja naprawdę nie, nie, nie chcę tutaj Was wpuszczać jakoś bardziej w, ten, w to moje prywatne życie. No, ale to, to, to w zasadzie tyle, bo nie chcę się rozwodzić na ten temat. Po prostu przestańcie mnie pytać o prywatne rzeczy, bo nie będę na nie odpowiadał. No. Taką mam, taką sobie przyjąłem zasadę i koniec. Ja nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego dla sławy, tylko dla własnej satysfakcji jakiejś takie wewnętrznej. Nawet w zasadzie to na tą chwilę to nie wiem, dlaczego to robię. Robię, bo mnie to bawi. I bardzo się cieszę, mo mo mogąc to robić, także. Błagam, nie pytajcie mnie o prywatne sprawy. Drugi temat, to jest anonimowość w internecie. Słuchajcie, jeżeli wydaje wam się, że jesteście anonimowi w, an w internecie, bo macie jakiś dziwny nick albo coś w tym stylu, to jesteście w wielkim błędzie. Miałem wczoraj taki przypadek. Nieciekawy, że, yy, prawda, jeden z użytkowników sześciennego globu stwierdził, że będzie zabawnie, jak mnie powyzywa trochę i yy, jeszcze najlepsze zagrozi mi że mnie, yy, śmiercią, że mnie zabije. Słuchajcie, zajęło mi 10 minut znalezienie po jego IP i po jego niku jak goś wygląda, skąd jest, ile ma lat i jak się nazywa, imię i nazwisko. Naprawdę to nie było trudne. Każdy, byle debil, jest w stanie coś takiego zrobić, więc weźcie pod uwagę, że nie jesteście anonimowi w internecie. Anonimowość to jest tylko taka obłuda. Jakbyście chcieli być naprawdę anonimowi, nie wiem, jak na przykład Buraczek Zebulaczek, którego nigdzie się yy, no, nie da zobaczyć, dowiedzieć jak się nazywa, kim jest, co robi, no to musielibyście nad tym spędzić mnóstwo czasu i wydać kupę pieniędzy, żeby tak się ukryć w internecie. Co jest? To jest sztuka. To już jest naprawdę sztuka. A uwierzcie mi, że moi drodzy widzowie, no nie mówię, że każdy, że nikt w zasadzie nie potrafiłby czegoś tak zrobić, ale większość z was nie potrafi się ukryć w tym internecie. Więc uważajcie, co mówicie, co robicie i komu to przede wszystkim mówicie, bo ten jeden z użytkowników bardzo się zdziwił, jak mu powiedziałem do niego po imieniu i nazwisku. Także, no jeszcze raz uprzedzam. Nie róbcie tego. Po prostu tego nie róbcie. A trzecia sprawa to hejterzy. Mój ulubiony temat. Hejterzy, którzy prawda, piszecie pod każdym moim filmikiem, jak jest gównianie, jak jest do dupy i tym podobne. Nie szkoda wam na to klawiatury? Palców? Czasu? Bo naprawdę, ja... musicie jedną rzecz zrozumieć, że wszyscy ci youtuberzy mają wasze wpisy w dupie. No, co ja wam będę mówił? Jeżeli ktoś mi pisze konstruktywną krytykę, że mógłbym poprawić to czy to, nie ma najmniejszego problemu. Ja z nim podyskutuję, porozmawiam, przedstawię swoje argumenty, ewentualnie przyjmę do siebie. Ale ludzie, yy, chujowa gra i jesteś chujowy. <ścoughs> Serio? To, 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 to aż, aż, no aż śmieszne, no także. Jeżeli Wam nie szkoda czasu i, i klawiatury, to piszcie dalej, mnie to tam w sumie wszystko jedno, ale ja nawet się lubię poczytać, to pobawić, tylko Wam mówię, że to tak bez sensu jest troszeczkę, nie? Wiecie, no bez sensu, po prostu bez sensu. Poza tym to chyba muszę się ogolić. Jak tak patrzę na Amerykę, to no, przed PGA trzeba się ogolić. Dobra, krótko, ale na temat mam nadzieję. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć!